testerki, co ty? Zuza z drugiej liceum chce sprawdzić wierność swojego chłopaka. Prosi koleżankę, by zaciągnęła go do łóżka. Jak Zuza mnie prosi, żebym poderwała jej chłopaka, no to zrobię. Powiem więcej. Ja to zrobię z wielką chęcią. Zawsze z Zuzą. W ogóle na mnie nie patrzysz. Zuza nie wie, że Kaja od dawna kocha Eryka i chętnie jej go odbije. Nienawidzę cię, rozumiesz? Nie chcę cię znać, rozumiesz? Nienawidzę cię, nie. Nie, wyrzucacie. Marta, masz jedzenie, Marta. Gimnazjalistka Marta chce być chuda i od tygodnia głoduje. Namawia koleżanki z klasy, by się do niej przyłączyły. Jezus Maria, krew ci leci. W końcu organizm dziewczyny nie wytrzymuje bez jedzenia. O Boże. Dobra, odsuńcie się! Odsuńcie się! No, zgłupiałe! Zostaw! Ja mu pomogę. Wspominam, że na jutro leci. I tak od razu. To ty może normalnie... Możesz mi powiedzieć, o co ci chodzi? Dlaczego ty jesteś taka zła? Zuza Jurek z drugiej B liceum i Eryk Kalinowski z drugiej A są parą od pół roku. Zuza kocha Eryka i jest o niego bardzo zazdrosna. Cały czas wydaje jej się, że chłopak ją zdradza. Na dodatek ostatnio jest ciągle zajęty i rzadko się spotykają. Zuza, mam swoje sprawy, tak? Jakie sprawy? Nie możesz mi powiedzieć, co to są za sprawy? No właśnie nie mogę ci powiedzieć, co to są za sprawy. Ty mnie zdradzasz. Zdradzasz mnie, no przyznaj się. Zuza, czyś ty oszalała? Przecież ja bym cię w życiu nie zdradził. No, co ty w ogóle, Zuza? No zaczekaj. Zobaczymy się później. Zuza się wkurza, bo nie wie, co jest grane. Kupiłem dla niej skuter w internecie i chcę go wyremontować. Za 10 dni ma urodziny i chcę jej zrobić taką niespodziankę. No dobrze. Tymczasem Zuza podczas lekcji historii cały czas myśli o tym, jak sprawdzić, czy Eryk jest jej wierny. Na początku stulecia wojny to kończyły się... Ale on przynudza. No, masakra. Mam nadzieję, że za niedługo będzie dzwonek. Ale patrz, coś ci pokażę. Idę gdzieś do fryzjera. Serio? Mhm. I patrz, znalazłam taką zajebistą fryzurę. Muszę, po prostu muszę ją zrobić. Serio? Taka? No co, źle by ich nie było, no nie mów. Bo ja wiem. Nie lepiej taka? No nie wiem. Tak mi się wydaje. Taka... Czekaj, pokaż na chwilę. Ale co? No poczekaj chwilę, moment. No dobra, i to jest zajebisty pomysł. Ale co? No testerki wierności. Testerki, co no tak. No popatrz, jak masz męża, no i chcesz sprawdzić, czy jest ci wierny, wynajmujesz taką babkę, no i ona usiłuje zaciągnąć go do łóżka. Jeżeli się udaje, no to wiadomo, że facet jest gnojkiem. No a jak nie, no to znaczy, że wierny. Moim zdaniem to jest super pomysł. No nie wiem. Zuza jest pewna, że wreszcie znalazła sposób, żeby się przekonać, czy chłopak ją zdradza. Jeśli tak jest, to na pewno nie oprze się zalotom testerki wierności. Na głupota. Ale dlaczego? No co ci się w tym nie podoba? Moim zdaniem to jest super. No ale testerki wierności? Tak. No, ale co cię w tym dziwi, no? No, bo to jest takie... Moim zdaniem trochę super pomysł. Nie. Super, dziewczyny, czy ja muszę wam tłumaczyć, że na lekcji nie czyta się gazet? Zuza, bardzo cię proszę, daj mi tę gazetę. Ale nie, panie profesorze, to jest moja gazeta, ona mi jest bardzo potrzebna. Spokojnie, ja ci oddam po lekcji. Ale... Dawaj. Proszę. Blisko super. Życia. Teraz nie mam zdjęcia mojej fryzury. Jak ja pójdę do fryzjera, no? To dobrze, to, no. Wracamy do lekcji. Wiem już, co zrobię. Znajdę testerkę wierności. Jakąś mega super laskę, żeby spróbowała poderwać Eryka. No i się przekonam, czy jest mi wierny, czy nie. Cześć, dziewczyny. Cześć. Boże, jaka Marta jest już chuda. Gimnazjalistki z pierwszej B podziwiają koleżankę z klasy Martę Faber, która ostatnio bardzo schudła. Zazdroszczą jej nowej figury, choć same także są szczupłe. Co ty gadasz, przecież jest piękna. Ja bym chciała tak wyglądać. Ona wygląda jak szkielet. Ale no, Jezus. Kretyn. Popatrz. Marta! Marta jest zafascynowana drastycznym odchudzaniem. Od dawna stosuje wszelkiego rodzaju diety, ale od kilku dni w ogóle nic nie je. Jest fanką filozofii głodu. Spokój, Marta. To, że ty nie jesz, nie znaczy, że nikt nie może. Mhm. Wy byście nie wytrzymały bez jedzenia nawet pół dnia. Ja bym dała radę. Co słyszałeś, że tak schudłaś? Ja też bym dała radę. Zobaczymy. Będziecie głodować razem ze mną? No, ale pić możemy, tak? Filozofia głodu mówi wyraźnie, że
każdy napój poza wodą zawiera kalorie. Jest zakazany. Okej, tylko woda. A guma do szucia? Jezu, zwariowałaś? Ona ma cukier. No, dobra, dobra, my głodujemy. A ty, Janka? No nie wiem. Dla mnie to kompletna głupota. Przecież jesteśmy przyjaciółkami i wszystko robimy razem. Nie możesz nas teraz zostawić. No dobra, wchodzę w to. Ale robię to tylko dla was. To chodźcie teraz. Co ona znowu wymyśli? Wyjmijecie wszystko, co macie do jedzenia. Ale po co? Po co? Wyjmuj. Bez sens. Marta marzy, by być najszczuplejszą i przestała już panować nad tym, jak bardzo schudła. Teraz namawia koleżanki z klasy, żeby dołączyły do jej głodówki. Dziewczyny boją się, ale wierzą, że jak przestaną jeść, to będą idealne. Tylko Janka uważa, że to głupota. Proszę. To głodowanie to jest totalna głupota. Jeszcze jakieś zawody, która dłużej wytrzyma. Nie rozumiem tego. Powiedziałam dziewczynom, że też będę głodowała, no bo zależy mi na nich. W końcu to moje kumpele. Ale i tak będę jadła. Tylko tak, żeby nie widziały. Marta ukrywa przed dziewczynami, że coraz słabiej się czuje i ma zawroty głowy. Chce pokazać, że jest twarda. Boże, z tobą wszystko w porządku? Tak. Na pewno? Tak. Okej, jest. Dobra, dobra. No, trochę się słabo czuję, ale to normalne. Dziewczyny, które głodują dłużej niż ja, piszą w internecie, że to chwilowe. Jeszcze parę dni i mój organizm przyzwyczai się i już w ogóle nie będę czuła głodu. Kochani, na zadanie domowe przygotujcie proszę rysunek, na którym przedstawicie schemat budowy kwiatostanu męskiego i żeńskiego sosny. Patryk, co ty robisz? Ryby łowię. Kochani, Patryk przynajmniej na przerwie nakarm te ryby. Ale ona to chyba sobie już nie poje. Patryk, i przygotuj jeszcze proszę rysunek budowy ryb. Ależ oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, to teraz idziemy do higienistki. Ale po co? No, musicie się zważyć. No jasne, ale ona pozwoli nam się zważyć? No pozwoli, tylko się nie wygadajcie, że nic nie jemy. Filozofia głodu mówi, że nie wolno się gruba się. Ej, spokojnie, bo ci żebra wypadną. Chodź. Kretyn. Czasami ciężko jest nie jeść, ale jak wchodzę na wagę i widzę, że znowu schudłam kilo albo dwa, to jestem najszczęśliwsza na świecie. Na początek Marta chce zważyć koleżanki, żeby mogły sprawdzać, jak szybko chudną. Musimy się zważyć. Zważyć? A po co? A, bo zapisałyśmy się na taniec i trener nas poprosił. No, ale po co wam waga do tańca? Chce nas podobierać w pary i... No, chce to zrobić według wagi. A, rozumiem. No to jasne, nie ma sprawy. Pewnie, że was zważę. Chodźcie. No, ja się już ważyłam, ale dziewczyny nie mają w domach wagi, więc... Dobrze. To wejdę. Proszę. Tak... 48. Ale dużo. Nie, wcale nie. Waga jest w normie, naprawdę w porządku. Następna. Choć dziewczyny są szczupłe, Marta daje im do zrozumienia, że mają nadwagę. Sama nie chce się przyznać, ile waży. Boi się, że higienistka mogłaby zwrócić uwagę, że w jej wieku to zbyt mało. Jeszcze więcej. Słuchaj, nie komentuj. Naprawdę, te wagi są w porządku. I... 52. Jakim balerom? Przestań. Nie martw się, schudniemy. Przestań. Słuchajcie, dziewczyny, a propos odchudzania, pamiętajcie, że jesteście młode. Te wagi naprawdę są w porządku, jest w normie. Tylko odchudzanie jest dla was w tym momencie, kiedy się rozwijacie, jeszcze bardzo, bardzo niezdrowe, dobrze? Żeby wam przypadkiem nie przyszło do głowy, żebyście się chciały odchudzać. Tak, tak. My też tak myślimy. Właśnie. Nie jestem żadnym baleronem. I wcale nie chcę, żeby Marta mi pomagała. Będę jadła drożdżówki, jak tylko będę chciała, bo bardzo je lubię. I nikt mi nie zabroni. Co ty robisz? No ale tylko gryza. Zdurniałaś?
Przecież mamy nic nie jeść. Ale ja jestem strasznie głodna. Masz zaniki pamięci, czy co? No, nie. Chcecie być grube i brzydkie jak balerony, czy szczuplutkie i piękne? Szczupłe i piękne. Oddaj mi to. Przepraszam. Niech zje, przecież nie umrze od tego. Nie, Marta ma rację. Miałyśmy nie jeść, to nie jemy. Przecież przed chwilą sama chciała zjeść to jabłko. O Jezu, to tylko takie chwilowe załamanie. Głód jest super. No nareszcie rozumiesz, o co chodzi w filozofii głodu. Jak Janka dalej będzie tak podpuszczała dziewczyny, to przestanę z nią gadać. Ona nie rozumie, że głodowanie jest zdrowe i piękne, jest drogą do doskonałości. Ona po prostu nic nie kuma.